Na koniec coś dla fanów muzyki, graffiti, sportu i mocnych wrażeń. Nazywają się Grupa CHS, są ze świętochłowickiej dzielnicy Kropaczów. Kilkunastu młodych ludzi udowadnia, że nawet w pozornie nudnym miejscu wolny czas można spędzać na dziesiątki sposobów. A że nie zawsze bezpiecznie, to już zupełnie inna sprawa. Michał Mitoraj. Nie musieli stawać na głowie, a i tak zrobiło się o nich głośno, przynajmniej w internecie. To fragment kilkunastominutowego filmu, który w sieci obejrzało ponad 100 tysięcy ludzi. Chęć przeżycia tej adrenaliny jest czasem większa po prostu niż to poczucie strachu, nie? No i bardziej, tak szczerze, bardziej się człowiek czasami boi właśnie o kolegę niż o samego siebie. Bardziej boją się tego, że ich popisy mogliby zobaczyć bliscy. Mówię tylko, że idę ćwiczyć, ale filmika nie może zobaczyć. Tego to... No boją się też rodzice, no ale są zadowoleni, że robimy coś. Robią nie tylko oni. Filmik to efekt współpracy kilkunastu osób. Jeden kolega skacze, drugi nagrywa. Tak to wygląda, montaż też wszystko z naszej strony. A muzyka to też. Jeden kolega z składu właśnie rapem się zajmuje. Oprócz tego są też ludzie, co bity robią. W grupie CHS, która działa w świętochłowickiej dzielnicy Chropaczów, tych odbitów też jest sporo. Zaczęło się od malowania graffiti, od jeżdżenia na desce, od byle jakich pierdół związanych z taką kulturą, a nie inną. Śpiewają o Śląsku i przede wszystkim po Śląsku. Zajmuję się aktualnie właśnie śląskim rapowaniem, żeby coś z tą kulturą więcej robić, bo no nie ma jako tako kogoś, kto po śląsku stricte rapuje. Fanów zdobyli nie tylko w Polsce, choć chcą pozostać anonimowi, szeroko promują się w internecie. Pod koniec lutego ich popisy zostaną wydane na DVD, na początek w 500 egzemplarzach. Chodzi o wspólną inicjatywę, czyli pokazanie, że w szarych miejscach, na betonowych blokowiskach można robić coś kreatywnego. Przy okazji kreując nowy obraz swojego miasta. Michał Mitoraj, Silesia Informacje.